ja. Biblia mówi, że chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. W poprzednim tygodniu mówiłam do was o wiarygodnym życiu z Bogiem. To jest bardzo ważne, to jest dla nas, to jest dla tego domu. Kiedyś słyszałam świadectwo, że ludzie w pewnym miejscu bardzo długo uwielbiali Boga, żyli życiem uwielbienia, nie piosenką, ale sercem. I chcę wam powiedzieć, że ludzie, którzy przychodzili do tego pomieszczenia, byli uwalniani na sam skutek wejścia do pomieszczenia. Nikt na nikt nie kładł rąk, nikt się o nich nie modlił. Ja w ogóle wierzę o to. Wierzę o to, będę się o to modlić. Ale co jest z tym związane? Związane jest to z tym, że to jest dzieło nas wszystkich. Jeśli jesteś domownikiem, to jesteś częścią tego dzieła. To jesteś częścią tego słowa. Amen.